Minęła godzina 22. Czyli ta magiczna pora, kiedy to mam przyjemność i okazję w końcu powiedzieć dobry wieczór wszystkim słuchaczom Radia Interstacja. Rafał Górski, inaczej Skandi, kłaniam się, no i zapraszam do 23. Jestem z wami tutaj, tak odnośnie Michnikowa. Myślę, że nie zdążycie się za nim stęsknić, przynajmniej tak bardzo, z racji tego, że on wraca do was już jutro od godziny 20. Program, jak zawsze w weekend, zawsze w rytmie, zawsze na imprezę. Zapraszam w imieniu Michała, czyli DJ-a Michnikowa. Nie, on jeszcze jest tu, nie, on jeszcze w ogóle nie poszedł. Michnikow, fajnie, że jeszcze jesteś, trochę może jeszcze ze mną pobędziesz, co ty na to? No to jeszcze raz, ja DJ Michnikow, witam ciebie Rafale, witam wszystkich państwa. No witam cię serdecznie po raz kolejny zresztą na antenie, teraz już w moim paśmie antenowym, trzeba przyznać. Rafale, mogę ci zadać takie bardzo proste pytanie? No oczywiście, że tak, pytaj, bardzo proszę, z miłą chęcią odpowiem. Rafale, co to ci wpadł za pomysł, żeby tak ostatnio codziennie wieczorami grać na naszej antenie, na antenie Radia Interstacja? Co mi wpadło do głowy? Bardzo dużo osób mnie o to prosiło, wiesz? W związku z tym, czas najwyższy stanąć naprzeciw zadaniu i oczywiście realizować to, co kocham, czyli oczywiście prowadzić programy na antenie Radia Interstacja. Fajne jest to, że najpierw jesteś ty, później jestem ja, nie ma żadnej przerwy, cały czas do słuchaczy się odzywamy, to jest najpiękniejsze, prawda? To bardzo dobry pomysł i mam nadzieję, że jak najdłużej będzie grał codziennie wieczorową porą na naszej antenie, bo to po prostu świetnie. Tworzymy teraz na antenie naszej, dzięki Hit Party i twoim wieczorze z Interstacją, taką fantastyczną formułę, jest doskonała zabawa. Myślę, że słuchacze się ze mną zgodzą i ty również się zgodzisz. Jak najbardziej, oczywiście. No to ja ci nie przeszkadzam na razie, może jeszcze wpadnę podczas twojej audycji. Pozdrawiam ciebie i wszystkich państwa i zagraj coś ciekawego. Oczywiście dobrej muzyki brakować nie będzie, a teraz w telegraficznym skrócie to, co na pewno w całości w tej godzinie się pojawi. To jest Radio Interstacja. Hity na maksa. W tej godzinie usłyszysz to... I tak naprawdę od tego rozpoczniemy już za chwileczkę. Fight It, Sun Don't Shine. Zagramy też to. Klubowa klasyka od Madony. What It Feels Like For A Girl z lat 90. jeszcze również w tej godzinie. W tej godzinie również pojawi się ten kawałek. A to jak najbardziej współczesność Sandra Link w klimacie Play My Drum, również w całości w tej godzinie naszego spotkania. Zostań z nami, Radio Interstacja. Jeżeli chcecie w całości posłuchać tych znakomitości, no to zostańcie ze mną. Zapraszam serdecznie jeszcze raz. Skandi, zapraszam do 23. Pozdrowionka dla mojego poprzednika, czyli dla DJ-a Michnikowa, przekazuje teraz Darek z Jędrzejowa, którego witam serdecznie na antenie. Sun Don't Shine to współczesna produkcja od gościa, który wywodzi się z Rumunii. Jak się okazuje, rynek rumuński cały czas podbija nasz rynek lokalny, czyli polski. Fajdy jak najbardziej na topie, cały czas specjalnie od niego dla was klimat pod tytułem Sun Don't Shine.
Darek z Jędrzejowa jest gotowy do testów. Miał ten test przeprowadzić wcześniej, aczkolwiek coś ustanęło na przeszkodzie. Dzisiaj wieża gotowa do testów. No i mam nadzieję, że sąsiedzi również. Jest piątek, jest wieczór. Mam nadzieję, że sąsiedzi to zrozumieją. No i nie będą żadnych protestów wnosić, tudzież żadnych służb przygotowywać, aby uspokoiły Darka z Jędrzejowa. Tak w ogóle, moi drodzy, jestem dostępny na numerze gadu gadu 311-54-354, zakładka pozdrowienie na stronie Radia Interstacja, także czacik na stronie, numer telefonu do mnie 67-888-7171, no i facebook.com/interstacja.pl, tam również jestem. Nawet zdjęcie wrzuciłem. Jakie? Zajrzyj, zobacz, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, zapraszam. Piątek to 15 dzień kwietnia, 106 dzień roku. Wszystkiego dobrego dla solejzantów. Dzisiaj świętują Anastazja, Maro, Abel, Bazylisa, Cezariusz, Cezary, Eutyches, Maksym, Piotr, Potencjana, Potencjanna, Sylwester, Sylwestra, Teodor, Tytus, Wiktoryn i Wszegnie. Wszystkiego dobrego, za chwileczkę prezent, to Ała Pogoczowa dla was się pojawi na naszej antenie. Przysłowie na dziś, jak w kwietniu rosa, to dosiewaj chłopie, mocno prosa. Nie wiem jak było rano, nie zwróciłem uwagi, przyjrzę się jutro. Nietypowe święta na dzisiaj to Światowy Dzień Trzeźwości i Światowy Dzień Sztuki. Słuchajcie, Światowy Dzień Trzeźwości, do czego już nawiązałem na Facebooku. Mamy święto, w związku z tym jak tu nie pić w święto? Powstrzymajmy się jednak, świętujmy, dobrze? O, kolega znowu w studiu. To jeszcze raz ja, Miśnikow, tak przynajmniej na mnie wołają na osiedlu i w interstacji, więc jeszcze raz ja ci poprzeszkadzam. Mogę? No pewnie, że możesz, ty jak najbardziej. Wiesz, znalazłem w dzisiejszej gazecie, że podobno w przyszłym tygodniu ma się troszeczkę zepsuć pogoda, więc może zagrałbyś coś tak na ocieplenie klimatu, żeby nam się ta pogoda nie psuła i żeby pogoda posłuchała sobie naszych fantastycznych hitów na maksa i dzięki nim przypomniała sobie o tym, że to jednak jest wiosna, a nie zima. No mam już coś na myśli, za chwileczkę zagram. Mam nadzieję, że twoje hity pomogą naszej pogodzie się zdecydować w końcu, jaką mamy porę roku. No i pogoda będzie doskonała do tego, abyśmy mogli świetnie bawić się z Radiem Interstacja. Ja już nie przeszkadzam i lecę. A wam wszystkim dziękuję za dzisiaj i mówię do usłyszenia jutro po 20:00 zawsze na imprezę. Miśnikow. No, zostań jeszcze, bardzo cię proszę. Być może ten numer cię do tego skłoni. Oj, będzie słonecznie, tak żeby pogoda nam się nie zepsuła. Jak zresztą powiedziałeś, może pogoda wysłucha naszych hitów na maksa, tych słonecznych i być może nastroi nas słońcem na kolejny tydzień. Także Ała Pugaczowa sprzed lat. Psio, Magut, Karoli. Posłuchajcie, bardzo proszę. Żył da był один король. Правил он как бог страною и людьми. Звался он Луи Второй, но, впрочем, песня не о нем, а о любви. В те времена жила красавица одна, у стен дворца она пасла гусей. Но для Луи была милее всех она, решил Луи, что женится на ней. О-о! Но сбежались тут соседи короли. Ой, какой же был скандал! Ну какой же был скандал! Но, впрочем, песня не о нем, а о любви. И под венец Луи пошел совсем с другой. В родне у ней все были крови. Ой, но если б видел кто портрет принцессы той, не стал бы он. Король.
nie hadi Karoli, nie hołoszę hadi, mi hadi Karol. Moi drodzy, mam nadzieję, że wasze uszy nie zwiędły. Teraz kilka słów o orłach. Ptaki te były tradycyjnie wykorzystywane w Hiszpanii do regulowania ekosystemu i kontrolowania fauny. Teraz dzięki odpowiedniemu treningowi mogą przysłużyć się także w walce, uwaga, z innymi zagrożeniami. Tymi nowymi zagrożeniami są drony, które dokładnie w lipcu 2015 roku zakłóciły spokój hiszpańskiej rodziny królewskiej, przelatując nad pałacem Zarzuela. Wówczas straży królewskiej nie udało się przechwycić dronów, a osoba, która nimi sterowała, nie została złapana. Trenerowi orłów udało się dość szybko nauczyć ptaki odpowiedniej reakcji. W ciągu około 2 miesięcy ptaki nauczyły się, jak uchwycić drona i umieścić go na ziemi. Teraz z usług wytrenowanych przez niego orłów ma skorzystać również hiszpańska rodzina królewska. Czyli nie na darmo mamy orła w godle Polski. Być może kiedyś i w naszym kraju rozproszy się walka z bezzałogowymi statkami powietrznymi. Pożyjemy, pozobaczymy. Nie da się ukryć, że drony są coraz bardziej powszechne i popularne. Darek, gotowy do testowania sprzętu? Mam nadzieję, że tak, bo teraz grać będziemy specjalnie dla ciebie. To jest... A teraz piosenka na życzenie. Darek prosił, hej, Darek ma. Z pozdrowieniami raz jeszcze dla DJ-a Michnikowa. Od Darka z Jędrzejowa, formacja Toledo. This is one DJ, don't wanna fuck with. Darkuję cię bardzo, proszę, żebyś zdał później relację z tego, jak testy wypadły, dobrze? Z pozdrowieniami także dla sąsiadów od Darka, bo sąsiedzi na pewno to słyszą. Nie śmiem wątpić. Serca dwa, serduszkę małe dwa. Kiedyś tak śpiewała formacja Bayernfull. Tym razem formacja Toledo w nieco innych sercach, tych bardziej tanecznych. Napisał Darek, przepraszam sąsiadów, ale kiedyś musiałem to zrobić. Sąsiedzi, mam nadzieję, są wyrozumiali i rozumieją doskonale. Test sprzętu Darka z Jędrzejowa. Przy okazji Darek wkleił na naszego Facebooka zdjęcie przedstawiającego pieska. Moja służka Sara na zakładowym lokum. A może Sara też by się odezwała? Co ty na to, Darek? O, jak pięknie, no! No podoba mi się, nie ukrywam tego. Sara, daj głos! Pamiętasz o mnie, mała pała, o ją i kochasz. I wieczorem
po prostu cudownie. Pozdrowieniami także dla lajkującego Mareczka z Warmii i Mazur. Jeżeli Marek jest razem z nami, no to przyjmij, Marku, serdecznie gorące pozdrowienia specjalnie dla Darka z Jędrzejowa, klimaty, który sobie zamówił formacja Toledo i w ten sposób Darek dzisiaj testuje swój sprzęt. Nikola, ja cię przepraszam, że tak późno dzisiaj. Nikola już jest gotowa, żeby odczytać wam wiadomości sportowe. Dwie minuty temu się powinny pojawić, jak zawsze kwadrans po 22. Nikola kiwa, że będzie mi to wybaczone, i Darkowi przy okazji też, dla którego zresztą graliśmy. Uff, od razu oddycha się lżej. Nikola Zbyszewska w studiu naszego radia. Dzieje się w sporcie? Zapraszam na program Nikola Zbyszewska. Barcelona przegrała z Atletico Madryt i odpadła z Ligi Mistrzów. Mimo to Gerard Piqué ma powody do radości. Jego rodzina wkrótce ma się powiększyć. Meksykańskie media donoszą, powołując się na źródła bliskie piłkarzowi, że jego partnerka Shakira jest w ciąży i liczy na to, że w końcu doczeka się córki. Para ma już dwóch synów, 3-letniego Milana oraz rocznego Saszę. FC Dallas pokonał w ostatniej kolejce ligi MLS Portland Timbers 3-1 i tym samym zrewanżował się za porażkę w finałach konferencji zachodniej w poprzednim sezonie. Ozdobą tego spotkania był gol Fabiana Castillo na 2-0. Piłkarz Dallas otrzymał futbolówkę na 40 metrze, wbiegł w pole karne i sprytnym lobem kompletnie zaskoczył bramkarza rywali. Kibice nie mogli uwierzyć w to, co widzą. Gdy piłka wylądowała w siatce, wręcz przecierali oczy ze zdumienia. Cristiano Ronaldo każdą wolną chwilę stara się spędzać ze swoim synem. Ostatnio piłkarz Realu Madryt wyzwał Cristianinho na pojedynek rzutów karnych w ogródku. 5-latek musiał strzelić co najmniej jednego gola w 3 podejściach, aby nie zrobić 10 pompek za karę. Pierwsze uderzenie Ronaldo obronił, przy drugim był słupek, a przy trzecim się podłożył. Cristianinho już świętował, ale okazało się, że za wcześnie, bo tata za chwilę i tak kazał mu pompować. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy w związku z tym Nikoli. Kolejne wiadomości ze sportu w poniedziałek o 22.15. Interstacja.pl. Obiecałem wam krótko po godzinie 22, że cofniemy się wstecz do lat 90. i posłuchamy sobie czegoś klubowego od Madonny, bo tu Above and Beyond zremiksowali klimat, którego teraz słuchać sobie będziemy przez najbliższe 3 minuty w Interstacji. Jest z nami Darunia, wzorem dnia wczorajszego i ewentualnie przedwczorajszego. Mówię ewentualnie, ponieważ w środę słuchała nas tylko kilka 5 minut. Ale lepsze to niż nic, prawda? Daria do nas teraz napisała: dobry wieczór, to już trzeci wieczorek z radiem. No to dobry wieczór! Zagramy dla ciebie. Będzie na pewno formacja DJ Farad się pojawi. O, czemu nie? Aczkolwiek jeszcze chwileczkę musimy sobie poczekać, około 3 minut, no i DJ Farad wskoczy na naszą antenę, zagra specjalnie dla Darii, którą miło mi jest powitać na antenie Radia Interstacja. To jest piątek, 15 dzień kwietnia, no i weekend się rozpoczął.
Jakby ktoś myślał, że Michnikow sobie poszedł, no to w tym właśnie momencie rozwiewam wszelkie wątpliwości. Jeszcze Michał tutaj jest i za chwileczkę do was się w studiu odezwie. Zapraszając już jutro na 20 program Zawsze w rytmie, zawsze na imprezę, jak zawsze autorstwa DJ-a Michnikowa. No i właśnie w tym jest lepszy Michnikow ode mnie, ponieważ on gra również weekendy, a ja świętuję i odpoczywam. Ale być może kiedyś skuszę się i również popracuję tutaj dla was. No dla was robi się wszystko, naprawdę, wszelkie rzeczy, nawet skaczę przez grilla, jeżeli taka konieczność występuje. Pozdrowienia! Pozdrowienia w Radiu Interstacja, Michał, proszę, masz głos. Pozdrowienia! Michał, no odezwij się, bardzo cię proszę, chcesz czy nie chcesz, no? Michał, Jezus Maria, nie włączyłem mu mikrofonu. Najmocniej przepraszam, poprawiam się już teraz. Mamy piątkowy wieczór, więc ja może teraz troszkę ci na antenie poprzeszkadzam i pośpiewam, mogę? No chyba, oczywiście, byle było wesoło. W związku z tym słuchamy się, zamieniamy w słuch. Chałupy, welcome to Bahama, mama, luz, Afryka dzika. A nie, to jeszcze nie ma lata, to dopiero wiosna. No to wiosna, 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 ach to ty. Śpiewamy razem, Rafale? No, słuchaj, ja nie chcę, żeby słuchaczy naszych zwiędły, ale mimo wszystko postaram się. To może zaśpiewamy sobie na przykład Miód malina, no. Co to jest za dziewczyna? Dziewczyno. Czy ktoś odpowie mi, gdy ciało swoje wygina? Miód malina. Dobre. Dobra, Rafale, ja jutro sobie pośpiewam na koncercie grupy Łobuzy, który odbędzie się w Łodzi, ale wow. To dopiero po 23, czyli po audycji Zawsze w rytmie, zawsze na imprezę, na którą serdecznie jutro zapraszam, a tobie tymczasem oddaję głos. Dziękuję serdecznie, Michnikowie, w takim razie życzę tobie wszystkiego dobrego na noc, spokojnej nocy, oczywiście słyszymy się jutro po godzinie 20, program Zawsze w rytmie, zawsze na imprezę, a później, jak już zdążyłem się dowiedzieć, uciekasz do klubu, gdzie będziesz się bawił w rytm muzyki granej przez formację Łobuzy. Ona czuje we mnie pieniądz. Wystroiła się jak Beyoncé, czy jakoś tak, moi drodzy. Daria na pewno także kojarzy, pamięta. Dla Darii zagramy dzisiaj nieco inaczej. Dokładnie tak. Wieczór miał być klawy, sporo wódki, mało kawy. Mała runda tu po klubach, wielki plan, niezły ubaw. Po tygodniach abstynencji melanż bardziej nas zakręci. Będą panie, całowanie, byle drinki były tanie. Nie wyrwałem nic, nie złapałem za cyt. Nie powiedział mi nikt, że nastał już świt. Ja złote mam dwa, wracam sam MTK. Bo maluch na gaz, nie odpalił na czas. Nie wyrwałem nic, nie złapałem za cyt. Nie powiedział mi nikt, że nastał już świt. Ja złote mam dwa, wracam sam MTK. Bo maluch na gaz, nie odpalił na czas. Jak tam, Daria? Klimat przypadł do gustu? Oczywiście polska muzyka rozrywkowa, no i DJ Farate cały czas prezentuje się w klimacie. Uwaga, nie wyrwałem nic. Zabija na zegarze, czy to koniec, czas pokaże. Miszy zwrotka na złym torze, kubeł z lodem nie w kolorze. Sytuacja niepocieszna, puste szklany, flacha zeszła. DJ ledwo majka trzyma, w rogu sali ktoś się kiwa. Nie wyrwałem nic, nie złapałem za cyt. Nie powiedział mi nikt, że nastał już świt. Ja złote mam dwa, wracam sam MTK. Bo maluch na gaz, nie odpalił na czas. Nie wyrwałem nic, nie złapałem za cyt. Nie powiedział mi nikt, że nastał już świt. Ja złote mam dwa, wracam sam MTK. Bo maluch na gaz, nie odpalił na czas. Ja wiem, że ona na pewno jest, mowa o Justynie z Piły. Skoro polajkowała, no to musi być, nie może być inaczej. Pozdrowionka oczywiście dla ciebie, Justynko. Bardzo mi jest miło, że znowu jesteś tutaj z Interstacją. Byłaś wtorek, byłaś w środę, byłaś w czwartek, jesteś w piątek, kto się chwali? Oby więcej takich słuchaczy właśnie jak Justyna, bym sobie życzył. Pamiętajcie, moi drodzy, że o godzinie 22.30 konkurs po raz kolejny będziemy zgadywali sobie utwory. Nie wyrwałem nic, nie złapałem za cyt. Nie powiedział mi nikt, że nastał już świt. Ja złote mam dwa, wracam sam MTK. Bo maluch na gaz, nie odpalił na czas. Nie wyrwałem nic, nie złapałem za cyt. Nie powiedział.
Tak, czekałem, aż w końcu napisze do mnie, no i napisała. Tak, piosenka mi się podoba. Uff, od razu jestem szczęśliwy, że przypadłem tobie w gusta tym właśnie utworem muzycznym. Daria dalej kontynuuje. To teraz pozdrowienia dla mamuśki, bo stoi nad głową i pewnie czeka. Daria, pozdrów mnie w końcu! Stało się. Pozdrowienia poleciały w ślad przez antenę Radia Interstacja. I co, moja szczęśliwa? Mam nadzieję, że tak. Darek z Jędrzejowa po raz kolejny do mnie napisał na gadu, a może by tak jeszcze wystawić cierpliwość sąsiadów? Niech zapoda kawałek dla mnie, Jorgus, będziesz moka. Coś mi się wydaje, że niestety tego klimatu nie posiadam, bo za tym czasu naprawdę już niewiele pozostało. Darek następnym razem, obiecuję. I feel it tonight, all your walls are breaking, don't you put up a fight. I see your hand shaking, just let go when you're fine. Promise I'll be taking care of you in the night. And maybe I won't bite ya. Oh, mama, you don't need a reason, do you? Oh, mama, baby, I'm just teasing with you. Oh, mama, let's get down to pleasing with you. Oh, mama. Jak napisała Daria, tak, właśnie tak. A jak? Mamusiu, pozdrawiam cię. To chyba bardziej z przybusu, ale niech będzie. Pozdrowionko od Darii dla mamy. Oj, wypłynęła kobieta na szerokie wody tym właśnie klimatem Sandra Link, bo o niej mowa. Przez najbliższe 2 minuty jeszcze ma okazję prezentować swoje piękne wokalne umiejętności na antenie naszego radia. www.interstacja.pl. Jeżeli ktoś z was chciałby poznać Darka z Jędrzejowa, nie ma sprawy, dysponuje numerem gadu. Jeżeli ktoś z was chciałby zobaczyć, jak Darek wygląda, wystarczy wejść na naszego Facebooka, na naszą tablicę. Tam Darek opublikował swoje zdjęcie. I już słyszę zdychanie pań. Jaki on przystojny. No mają prawo tak powiedzieć, Darku, naprawdę. No to w takim razie za chwileczkę na pewno posypią się pytania o numer gadu do Darka z Jędrzejowa. A ja oczywiście udostępnię, bo czemu nie? Jeżeli Darek się oczywiście na to zgodzi. Co ty da, to da, Darku? Sandro Link? I Play My Drum. Konkurs jest gotowy, za chwileczkę wystartuje. Tak więc słuchajcie uważnie, za chwileczkę na pewno przydadzą się wasze uszy wam wszystkim. Po to, ażeby odgadywać klimaty na naszym antenie, ale instrukcja obsługi konkursu już za chwileczkę w całości. Radio Interstacja, wieczorowa pora i Skandi, moja audycja wieczorna. Mam informację, która teraz od Darii przypłynęła. Mama powiedziała: Skandi, ty już wiesz, co ja mam na myśli. Monia, w końcu znamy się nie od dzisiaj, prawda? Uwaga! Wielki konkurs!
No to teraz moim zadaniem jest przedstawić zasady konkursu. Konkurs taki, jak już od wtorku macie okazję słuchać na naszej antenie. Mam przygotowaną zbitkę 4 utworów i za chwilę ją wam zaprezentuję. Waszym zadaniem jest odgadywać zarówno wykonawców, jak i tytuły utworów. Jeden punkt to jeden wykonawca, jeden punkt to także jeden tytuł utworu. W związku z tym, że są 4 utwory, a każdy ma zarówno wykonawcę, jak i tytuł, to można maksymalnie zdobyć 8 punktów. Jeżeli ktoś zdobędzie maksa, to bardzo będę szczęśliwy. Wtedy ta osoba wygrywa. Oczywiście zwycięzcę będziemy nagradzali. Zwycięską osobą będzie ta osoba, która zgromadzi największą ilość punktów. W związku z tym przesyłajcie swoje odpowiedzi na moje pytanie, które jest następujące. Kto wykonuje następujące utwory? Jakie utwory, pytacie się teraz mnie? Ja oczywiście mam je przygotowane, w związku z tym teraz zagram w telegraficznym skrócie. Zbitka 4 utworów gotowa. Słuchajcie uważnie, odgadujcie, piszcie. Bardzo was o to proszę. Vamos a la playa. Każde pokolenie ma własny czas. Każde pokolenie chce zmienić świat. Każde pokolenie odejdzie w cień, a nasze nie. Spending my time watching the days go by. Hej, czy ty wiesz, że mam cię na oku? Hej, czy ty wiesz, co czeka cię? Hej, czy ty wiesz, kochanie, za chwilę spotka cię tu. To będę ja. Hity na maksa. Interstacja.pl. Jak, moi drodzy, było trudno? No pewnie, że nie było. Macie dokładnie 3 minuty, aby teraz swoje odpowiedzi przesłać na gadu-gadu, na panel do pozdrowień, na Facebooka, gdzie tylko i wyłącznie chcecie. A póki co Stachurski przez te 3 minuty w klimacie Białej Rozy. Tomek już odpowiedział, 2 punkty Tomku na twoim koncie. Daria także odpowiedziała, tutaj 4 punkty. I póki co Daria na pierwszym miejscu, być może Daria wygra w końcu. Ale być może znajdzie się osoba, która zdobędzie tych punktów więcej aniżeli 4, wtedy ta osoba będzie zwycięzcą, zwycięzczynią konkursu. Ja chcę łamać i gładzić batony. Stary klimat od formacji Laskowej Maj w całkiem nowej interpretacji pochodzącej od Stachurskiego Jacka. Biały je rozy, piętoszczytny szypy. Sztos z nimi zdjęłam, śnieg i marozy, lod wytryngałby. Ludzi ukrasia, wami swój praznik, licz na nieskalka dniej. Pamiętajcie, moi drodzy, że trzeba podawać pełnych wykonawców, tudzież pełne utwory. Skrótowo niestety nie jesteśmy w stanie wam zaliczyć. Tutaj Darek z Jędrzejowa, 1 punkt, 2, 3, tu nie mogę zaliczyć, 4. 4 punkciki na koncie Darka z Jędrzejowa, 4 ma również Daria, ex aequo póki co na pierwszym miejscu. Biały je rozy, bieznoszczytny szypy. Co z nimi zdjęłam, śnieg i marozy, lod wytryngałby. Ludzi ukrasia, z wami swój praznik, licz na nie z kilka dni. I zostawiając was umierać na białą. A
Stachurski zakończył śpiewanie, w związku z tym czas najwyższy teraz rozwiązać konkurs. Tomek, Basta, hej, że ty wiesz, dobrze jak najbardziej. To był ostatni utworek, dwa punkciki dla Tomka. No i teraz ex aequo Daria, no i Darek z Jędrzejowa, bo 4 punkty. Daria napis, a nie, biłuje, rozy, już się nie liczą, Dario. Chciałaś jeszcze więcej tych punktów zdobyć? No nie, to już byłoby zbyt dużo. Jeszcze mamy chyba odpowiedź od Justyny. 1 punkt, 2 punkty, 3, 4, 5... 6. No brawo, Justyna zwycięża! Rzutem na taśmę na sam koniec Justyna udzieliła największą ilość trafnych odpowiedzi, ale po kolei. Nasza słuchaczka Daria napisała kombi pokolenie Basta, hej, czy ty wiesz, kochanie, to są 4 punkciki na twoim koncie, droga Dario. No szkoda, że nie było tego więcej. Darek z Jędrzejowa napisał, będę czytał te prawidłowe tylko. Rockset, kombi pokolenie, hej, czy ty wiesz. No, ale napisałeś, że hej, czy ty wiesz, wykonuje Vamos. No to nie jest niestety wykonawca prawidłowy. Napisałeś Rockset Spending. No dobrze, ale My Time należałoby dodać jeszcze. No to teraz wszyscy razem rozwiążmy. Ja przy okazji będę odczytywać to, co Justyna wskazała również dzisiaj w konkursie. Vamos a la playa. To jest oczywiście Luna i Vamos a la playa. Tutaj niestety Justyna nie wiedziała. Kombi pokolenie i tu rozpoczyna się piękny festiwal w wykonaniu Justyny. Napisała zarówno wykonawcy, jak i tytuł. Dwa punkciki. Również nie miałam problemów z klimatem z lat 90. od formacji Rockset. To jest duet pochodzący ze Szwecji. Spending My Time, formacja Rockset. I to, co wiedzieli chyba wszyscy. Basta, hej, czy ty wiesz? Justynka również wiedziała, w związku z tym 6 punkcików na jej koncie. Ja teraz szukam sobie oklasków, aby zaklaskać specjalnie dla Justyny. Okej, są. Bardzo proszę, Justyno, to dla ciebie. Za tych 6 punkcików, jakie dzisiaj zgarnęłaś, no muszę stwierdzić, że naprawdę byłaś dzisiaj rewelacyjna. W związku z tym ja bardzo proszę, Justyno, żebyś podała poza anteną kontakt do ciebie. Pocztą wyślemy upominek od Radia Interstacja specjalnie dla ciebie. Młodym ciele. Kolejny konkurs w poniedziałek, 22:30. Tak cudownie przyspieszyła bieg, lecz naiwnym snem zdrada znowu zwyciężyła. Ona miała lat 16 i nie zadzierała nosa, choć rodzice dali Ania, to przyległo do niej Zosia. Aniołek o pięknych włosach, bardzo uczynna i miła. Miała przyjaciółkę Kasię, w szkole dobrze się uczyła. Nie życzyła źle nikomu, nie odzywała po chamsku. Uczęszczała do kościoła i żyła po chrześcijańsku. Zero lansu, czysta skromność, no i najlepsze wyniki. Miała nietypowe hobby, zbierała scyzoryki. Rówieśnicy ją lubili, żyła tutaj na tych blokach. Miała jedyne marzenie, bardzo chciała się zakochać. W oczach widać było szczerość, z Kasią rozmawiała w kółko o tym, że na wieki wieków będzie Kasi przyjaciółko. Mówiąc krótko, było fajnie, bo w przyjaźni wielka siła. W końcu pojawił się Filip, Zosia się zauroczyła. Kiedyś go nie dostrzegała, ale to już dawno było. Tamte chwile już minęły, no i uwierzyła w miłość. Chłopak umówił się z Zosią, kupił jej bukiecik z róży. To, że kocha ją szalenie, wiele razy jej powtórzył. W oczach miała te iskierki, które nie sposób je zgasić. I o całym swoim szczęściu wciąż opowiadała Kasi. Młodym ciele. Ją nazywał Boże Święte, ale Zosia była wtedy przeszczęśliwa. Zachowywał się szarmancko, proszę weź i to ogarnij. Kupował jej czekoladki i zabierał do kawiarni. On dla innych był zwyczajny, taki grzeczny, nienerwowy. On dla innych był zwyczajny, a dla Zosi wyjątkowy. Ich rozmowy były szczere, no i układały w całość. No przynajmniej małej Zosi tak się wtedy wydawało. Ona bardzo mu wierzyła, w SMS-ach słodkie puszki wciąż stawiała i pisała, że go nigdy nie opuści. To jej dodawało skrzydeł, czuła się jak po Red Bullach, właśnie wtedy, kiedy Filip bardzo czule ją przytulał. Myślała, że wyjdzie za mąż, no i zamieszkają w domu. Tak myślała, póki nie przejrzała jemu telefonu. Wtedy pękło jej serduszko, ogień miłości się zgasił.
zgasił, bo się wtedy okazało, że on pisze też do Kasi. Wzięła ze sobą scyzory, który trzymała za biurkiem. Pewnym krokiem odwiedziła swoją pseudoprzyjaciółkę. Tu oszczędzę wam szczegółów, nadal myśli o chłopaku, z tą różnicą, że nie w domu, dziś siedzi w poprawczaku. Lepiej późno niż wcale, co prawda. 21 rozpoczęła się impreza w klubie MC Kwadrat w Wałczu, w związku z tym już trwa, ale zawsze możecie na nią wbić, ponieważ zapewne szybko się nie skończy, tym bardziej, że dzisiaj piątek deepowy za serami Magnum, także gość specjalny, który około północy ma wejść, z tego co słyszałem, Esku, wjazd za darmo w klubie MC Kwadrat w Wałczu, to już dzisiaj. Dzisiaj także w klubie Bowling Rodło, Ladies Night z DJ-em Gregorem, oprócz tego także DJ D się pojawi, no i specjalnie dla was taka gorąca impreza Ladies Night z kobietami w Róli Głównej ma swoje miejsce. Zapraszamy. Wstęp po 22. 10 zł, w tym piwo żywiec pół litra jest już policzone. No, jeżeli chodzi o jutro, no to w Drawskim Młynie w klubie Sonar Resident Night, noc z rezydentami Magnum, Crash i Bicek, a także Matthew Van Base będą się dla was prezentować już od godziny 22. Panie wchodzą za piątkę, panowie za dyszkę. To jutro, 16 kwietnia w klubie Sonar w Drawskim Młynie. Jeżeli chodzi o bowling, no to jutro gorąca impreza ze sprytnym Jimem, także Krzysztofem Belakiem. Pamiętajcie, że do 22 wchodzicie do bowlingu za darmo. Po 22 10 zł, w tym oczywiście mamy drinka policzonego. To wszystko, jeżeli chodzi o przewodnik imprezowy. O kolejnych imprezach na kolejny weekend będę was informować w naszym radiu już od poniedziałku. Hity na maksa. Hity na maksa. Interstacja.pl. Skandi, jaka będzie pogoda? Dużo osób się mnie pyta, zaraz wam odpowiem. Daria zapowiada się, że przyjdzie do studia. Dario, zapraszam. Być może już nie dzisiaj, bo program się za 15 minut kończy, ale w poniedziałek od 22 jesteś mile widziana. Możesz przyjść, możesz przywitać się ze słuchaczami, możesz mówić ze mną do mikrofonu. Możesz robić co tylko i wyłącznie chcesz. Ale oczywiście z hamulcami, bardzo proszę. Cosmic Gate, Exploration Space, gorąca klubowa powtóreczka z rozrywki. Kiedy się tego słuchało? To pytanie.
Daj Jorgus, będziesz moja, prosi Darek z Jędrzejowa. A chciałem zagrać nowość od formacji Boys, koleś z Bety. I co mam zrobić? Odpowiedz pytanie. Darek, rozważ moją propozycję, a ja rozważę twoją. 13 minut do godziny 23, 13 minut jeszcze z moją skromną osobą, a później imprezujecie, tudzież spać idziecie. Dajcie znać, napiszcie, bardzo proszę. Daria na pewno w poniedziałek nie przybędzie do studia, ponieważ od 22 będzie w pracy, zresztą jak teraz napisała. W związku z tym kolejna propozycja dla Darii, wtorek 22. Co ty na to? Również praca? Czy może jednak studio Interstacji? Kiedyś mówiło się, przychodzi weekend, no i psuje się pogoda. Teraz, moi drodzy, tak na pewno nie będzie, ponieważ weekend zapowiada się bardzo pozytywnie, do 15, nawet 17 stopni na południu Polski. Deszcz co prawda popada, aczkolwiek będzie go stosunkowo niewiele i bardzo dobrze. Pytam się Darka, może być boys kolej z Better? Wtedy obiecuję, że Jorgus na pewno w poniedziałek się pojawi. Jorgus, bardzo proszę, napisał Darek. Boys, dzisiaj słyszałem i straszne badziewie. Ja mimo wszystko, Dorku, przepraszam cię, ale obstawiam przy swoim, ponieważ mam komunikat dla słuchaczy tutaj z okolic Piły i przekażę. Rajdu, up and down. Tayo Cruz, a także Two Jam na basie. Mam informację dla mieszkańców Pił i okolic. Będzie okazja, żeby zobaczyć formację Boys na żywo w naszym mieście, czyli w Pile. Rozpoczęcie Juvenali datuje się na 21 maja. Wtedy w parku na wyspie szereg koncertów. Gwiazda wieczoru pojawi się o godzinie 23, zaraz po wręczeniu kluczy do bram prezydentowi Piły Piotrowi Głowskiemu. O 23 gwiazda wieczoru, formacja Boys, Marcin Miller i spółka na wyspie w Pile już 21 maja podczas pilskich juvenaliów. Boys będzie w Pile, nie lada kratka dla tych, którzy lubują się twórczości Marcina Millera i kolegów z zespołu.
No i dla takowych osób też zagramy Kolej z Bety, najnowsza produkcja od formacji Boys już niebawem. Póki co poplotkujmy trochę jeszcze. Z niecodziennym problemem muszą zmagać się mieszkańcy ujeściska, z którym paczkomat został ogrodzony wysokim na 180 cm płotem. Problem powstał, ponieważ właściciel sąsiedniej działki postanowił postawić płot w miejscu, gdzie można było odbierać paczki. Tak więc, jeśli masz do odbioru paczkę, nie zapomnij przećwiczyć skakania przez płot, bo bez tej umiejętności o paczce możesz zapomnieć. Pamiętaj, że sport to zdrowie i nie warto tego zaniedbywać. Swoją drogą nie znam dalszego obrotu spraw związanych z paczkomatem ogrodzonym płotem. Może ktoś w końcu pójdzie po rozum do głowy i ustawi urządzenie w takim miejscu, by było ono ogólnodostępnym. Póki tak się nie stanie, mieszkańcom ujeściska wystarczy głęboko współczuć. Skaczcie, moi drodzy, skaczcie, aby paczkę swoją odebrać. Interstacja.pl. Hity na maksa. Hity na maksa. Nowe Boys. Ona jest przepiękna. A w Pile na Wyspie 21 maja. Na żywo. Niedostępna. Co takiego zrobić mam, żeby szansę dała nam? Lubię kiedy co dzień z rana mijasz mnie lekko zaspana. Moje ciało wręcz szaleje, a ty nie wiesz, że istnieje. Próbowałem z razy sześć chociaż ci powiedzieć cześć, lecz ja nic nie zdziałam tu. Wolisz gościa z BMW, ależ ty jesteś przepiękna. Taka niedostępna. Proszę skarbie, powiedz mi, spełnisz kiedyś moje sny. Ależ ty jesteś przepiękna. Taka niedostępna. Proszę skarbie, powiedz mi, spełnisz kiedyś moje sny. Raz genialny miałem plan. Myślę sobie, będziesz pan. Kupię kwiaty, list napiszę, między nami przerwę ciszę. Jednak pecha mam jak zwykle. Podjechałem motocyklem. Dałem kwiaty tam, gdzie mieszkasz, a tu z BMW koleżka podniósł kwiaty, list wyrzucił i do twoich drzwi zawrócił. I nie dowiesz nigdy się, że to ja kochałem cię. Były dni, kiedy byliśmy razem. Życia wzięta, a zaczyna się tak, o chłopaka z getta, który chciał zdobyć świat. Wierzył bardzo mocno w swój potencjał i obiecał sobie, że spełni swe marzenia. Talentu i zaplecza to on raczej nie miał, ale uparty był jak osioł i w muzyce kochał się. Stracił dla niej głowę i świat z nią pojechał i od tamtego momentu z nią spędza całe dnie. Sam podnosił poprzeczkę, łamał wszystkie zakazy, uśmiał krytyków, pisząc swe bohmazy. Nigdy nie skończył żadnej szkoły, może był tam ze dwa razy. Poddał serce muzyce i nawet nie zauważył. W 15 latach zaczął zarabiać i z muzyki zaczęło mu spływać siano. Mocno wierzył w siebie przez te wszystkie lata, tylko na muzyce mu w sumie zależało. W końcu go zaczęli doceniać ludzie, bo ten chłopak dla nich od serca grał. Czasem na szpanie siedział przy wódzie, z muzyką odpływał siną dal. Czasem mówią ci, że nie dasz rady, a ich słowa lecą tu jak wodospady. Unieś górę się ponad swoje wady, możesz zdobyć cały świat, nie będąc doskonały. Czasem mówią ci, że nie dasz rady, a ich słowa lecą tu jak wodospady. Unieś górę się ponad swoje.
Ach, ta złośliwość rzeczy martwych, moi drodzy. Przed chwilą tak się produkowałem tutaj na antenie, a nie było mnie słychać. Po prostu mikrofon zaprotestował. Bardzo was przepraszam za usterki techniczne. Formacja Boys przed chwilą miała okazję zaprezentować się na naszej antenie. Ja tam się odzywałem, aczkolwiek nic nie słyszeliście. Dwa utwory od formacji Boys. Najpierw ten nowy, kolej z BTA. Następnie pojawił się także utwór pod tytułem Mam cię już dość. Być może te utwory na Pile w Wyspie się pojawią 21 maja. W Pile na Wyspie, dokładnie w ten sposób, bo wtedy formacja Boys na pewno się pojawi i specjalnie dla was zaprezentuje swoje utwory na żywo w ramach Juwenaliów Pilskich. Konkurs, moi drodzy, w poniedziałek odbył się 2.30, ponieważ teraz Dagmara pytała, kiedy będzie Scandi konkurs. A jeżeli chodzi o formację Boys, to koncert o godzinie 23.00 stosunkowo późno, dopiero po fakcie przekazania kluczy do miasta prezydentowi Piotrowi Głowskiemu. To Juwenalia Pilskie, 21 dzień maja 2016 roku, Park na Wyspie w Pile, koncert formacji Boys. Startujemy o godzinie 23.00, mam nadzieję, że będziecie. Czasem mówią ci, że nie dasz rady, a ich słowa lecą w dół jak wolno spady. Uwierz górę się ponad swoje wady. Może zdobyć cały świat, nie będąc doskonały. Czasem mówią ci, że nie dasz rady, a ich słowa lecą w dół jak wolno spady. Uwierz górę się ponad swoje wady. Może zdobyć cały świat, nie będąc doskonały. No i w ten sposób, moi drodzy, będę się z wami żegnał, dziękując za wspólnie spędzony czas na antenie Radia Interstacja. Przez ostatnią godzinę miałem okazję się do was odzywać, no i prezentować poszczególne utwory przy okazji ciekawostki z kraju, ze świata, prognoza pogody, były wiadomości sportowe, konkursik i wiele, wiele innych ciekawych spraw, do których powrócimy na pewno w poniedziałek. Jest weekend, w związku z tym robimy sobie wolne, odpoczywamy od siebie, ale w poniedziałek po godzinie 22 ponownie słyszymy się na antenie Radia Interstacja i znowu gramy audycję. Jeżeli chodzi o muzykę, no to mamy dla was dużo przygotowanej dobrej nuty i będziemy ją wam zapodawać przez całą noc. Rozpoczniemy od Sylwii Grzeszczak, Klimat pożyczony, później będzie Paul Van Dyk w najnowszym klimacie Light. Następnie Junior Stress, Nie po to by łapać słońce, Ellie Goulding, Doniu, Will.i.am z Britney Spears, Jamal, Madonna, Sylwia Grzeszczak, Paul Van Dyk i wiele, wiele innych. Ja się, moi drodzy, z wami żegnam w tym właśnie momencie, dziękując za wspólnie spędzony czas. No i do usłyszenia, mikrofon już działa, całe szczęście, i mam nadzieję, że do poniedziałku nic w tej kwestii się nie zmieni. Cześć, pa, pa!